kto śpiewa ten, jak się nazywa? Wiem, że jesteś tam. Proszę, ten... Bardzo lubi Stachulski. Aha. On jest taki męski po prostu. Stary, no. Piosenki, no na przykład... Proszę przyjdzieć, to wiem, że jesteś tu. Niemen na przykład lubię, Grychuta. Ma głos też, ma jego taki smak, głęboko nawet smak. Ja uwielbiam jego słuchać. A kto śpiewał ten? Co z nami będzie, ten czas idzie. Warszawiacy są tolerancyjni. Wcale nie są według mnie tolerancyjni. Ja chyba też do końca nie jestem. No zdecydowanie tak. No tak, chyba tak. No na pewno nie. Myślę, że tak. Tak, oczywiście. Tak. Nie słyszałam o jakichś burdach na tych morderstwach związanych z tym, czy coś w tym rodzaju. Nie lubię głupich pytań. Dajcie głupoty. My dla wszystkich mamy wielki szacunek. Na pewno są tolerancyjni, bardziej niż w innych miastach. To jest takie miasto w procesie jakiejś zmiany. Co robisz? Po co tutaj? Po co w Polsce? Dlaczego dokładnie Poland? A tam jest fajna Sahara, jest plaża, 35 degree, tam jest słońce, po co? A ja mówię zawsze moje szczęście. Jedna Polka. Tak. To wyszło tak, czy w Syrii, bo znałem Polkę, na którą zakochaliśmy się po prostu i żeniłem się i dlatego trafiłem dokładnie tutaj do Polski. W Algierii studiowałem architekturę i miałem jakiś profesor, który pochodził z Polski i no, czytałem, że wtedy Polska słynna była, jeżeli chodzi o urbanistykę. Wiadomo, że jak Warszawa po II wojnie światowej była zniszczona, musieli budować od nowa. Znałem po prostu Polskę na przykład od innej strony, bo jestem z wojskowej, dlatego widziałem Polskę od strony wojskowej na przykład. To było wtedy po prostu, mieliśmy wasze czołgi i tak dalej i szacunek do Polski miał, my nie potrafimy to robić, Polaków to robią. Ale powiem ci szczerze, teraz szkoda, bo już tego nie robi się. Jak przyjechałem pierwszy raz do Polski i jak pytałem, nie widziałem, gdzie to jest ulica, czy jakieś miejsca i ludzie mi wtedy tak sympatycznie podchodzili i mi dali nawet bilet tramwajem, żeby i pokazali mi miejsce i dodatkowo dostałem bilet tramwajem. To naprawdę mi zostało to. Ludzie myśleli sobie, czy ja po prostu parkowałem w Wielbłądzie tam na lotnisku i przyjechałem tutaj po prostu, nie wiem, na barana może, jak nie wiem co. Dlatego zawsze ja się miałem, bo widziałem, jak idziesz do Syrii, wychodzisz z lotniska, tam stoi wielbłąd Mercedesa, wielbłąd BMW, wielbłąd nie wiemy co. Jak idziesz do hotelu, tylko u nas winda nie idzie w górę, tylko bokiem. Bo namiotów są u niebloki. I dlatego idzie bokiem. Z tego śmiałem, bo ludzie naprawdę myśleli, czy ja po prostu tam mieszkałem w namiot i miałem wielbłąda. Pierwszy raz wyjechałem do Warszawy 2006. Mam 2 tygodnie tylko. Zbierałem z jakichś 2 kolegów do klubu. Jeszcze nic nie umiem po polsku, tylko umiem pani, dzień dobry, dziękuję, takie coś. A pojechaliśmy tam, była awantura tam, jakiś z Polakiem tam w klubie. I dzwonili do policji, bo był fight, nie? A przyjechała do mnie policja, wiesz, bardzo wysoki, z gwiazdą. Ja chciałem być explain. On powiedział, wiesz, z kim rozmawiasz? A on powiedział, a kto? On powiedział, jestem wysoki, policja, bla, bla, bla. Ja powiedziałem dla niego, a ty wiesz, z kim rozmawiasz? A on mówi, kto? On mówi, Alpan. I wszyscy tutaj nazywają mnie Alpan. Ze słyszenia to wiem, jak Polki z Arabów wychodziły, bo i u mnie były sprzedawczynie, co też z Arabów wyszła. No to nieciekawie wyszły na tym. Nie daj Boże, jak ją wywiezie, to już koniec z nią. Już później ona żadnych praw nie ma. No tutaj miałam 2 sprzedawczynie, no a to obie źle trafiły. Jedna to jakoś ledwo, że wróciła do Polski, a drugiej to dziecko zabrał. Ale jakie losy jej, to nie wiem. Siedziałam w towarzystwie, na którą ktoś mi mówi, gdzie w Syrii, oni mają tam znajoma, która mieszka w Damaszku, jest Polka. I ona tam po prostu żyje w taki sposób. Ma męża Araba, jest z Damaszku.
I ona po prostu jak żyje. Ona ma łańcuch w nogę, na którą po prostu 2 metry ciągnie poza domem. Ona ma tam kartonik, na którą to przydaje biwo, żeby żyła. I ja siedzę i w towarzystwie to słyszę, przysięgam na Boga. Ja tak po prostu patrzę na tę kobietę i do niej mówi, to twoja znajoma? Tak. Ja do niej mówię, dobra, to w Damaszku ona mieszka i taka zdarzenie jest? Tak. Ja mówię, to dobrze, powiedz mi, w której dzielnicy? Ja mam tam duża rodzina. Ja zadzwonię do nich, oni jej uwolnią, naprawdę, masz moje słowa. Jesteśmy w stanie jej uwolnić i odprowadzić tutaj. A to nie jest moja znajoma, tylko to jest znajoma moja znajoma. Ja do niej mówię, to dzwoń do twoja znajoma, żeby widzimy, gdzie ona jest. A ja teraz po prostu nie wiem, gdzie ona jest. Skąd ludzie wymyślą takimi historiami i o tym opowiadają, to ja naprawdę po prostu nie wiem, bo to jest dziwne, aż zbyt śmieszne i dziwne naraz. To jest, tak jak mówią po polsku, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tutaj jeszcze trochę ludzi myślę, o, on jest Arab, on jest muzułman, to od razu terrorysta. W 11 września słyszałem taki komentarz od człowieka, który tak naprawdę skończył studia. Mówi, znajomy jego znajomy w te zdarzenia umarł tam. No to dobra, i co? I on miał do mnie pretensje. On to powiedział, miałem do ciebie żal. Ja tylko mówię, ale o jaki żal mówimy? Czy ja jestem Arabem i dlatego? Przecież po prostu on jest sam radykalny, na która naprawdę nie zgadzam z nimi w jakikolwiek sposób, bo islam nigdy nie był radykalny. Mają takie, jak się nazywa, takie obrazy fałszywe z jednej strony tylko i widzą kulturę islamską pod, nie wiem, fanatyka. Ludzie tutaj idą do kościoła i modli, bo my mamy tylko jeden Bóg, tak? To jest różnica tylko, katolika ma Jezusa, a my mamy Muhammad. To jest tylko to różnica, ale Bóg to jest wszędzie jeden. Była trochę nietolerancja według mnie, dlatego ta odmienna kultura czy religia też tam wtedy nie pasowało cię czasami. Pierwszy raz, kiedy ja pojechałem do Polski, to było rzadko tak widać, kto jest obcokrajowo. Na przykład 2006 i teraz jest duża różnica. Wydaje mi się, Warszawa, ale tego jest tutaj dużo obcokrajowca. Tutaj tu po prostu jest miasto teraz biznesu. Mają dużo kontaktów i dlatego robili tolerancyjnie tak. Na przykład tutaj idę na ulicę albo idę, nie wiem, prowadzić zajęcia, tanca, bo też pracowałem jakiś DJ w klubie tutaj i mam dużo kontaktu z ludzi. On ci zachowuje normalnie, tak, czujesz, tak jesteś, nie jesteś obcokrajowy, nie? Starsze pokolenia to już nie mieli tej okazji poznać kultur więcej, tak jak teraz przez internet, przez mass media, jednak jest duża różnica. Mamy tutaj dużo Polaków, które my nie wiemy już jeszcze trochę, czy oni są Polaków czy Arabów. A z drugiej strony mamy po prostu chłopaków w naszym środku, którym sami do nich mówimy, ty jesteś już podwójny Polak. Czasami idę do Niemczech 2 razy w miesiącu i tęsknię za Polskę i właśnie do Warszawy. Już czułem, tak już jestem przed granicą, już jestem w mój kraj, uwierz mi. Ja zawsze mówię tak, w chwili, kiedy dostałeś wizę, automatycznie ty zgodziłeś na wszystkich rodzajów braw, przyzwyczaj, kultura polska. Jak ci podoba, to proszę bardzo, jak ci nie podoba, to wracaj. Kraj tutaj to są, to jest bardzo taka spokojniejsza. Czuję, że wszystko jest cisza, więcej niż na przykład na zachodzie. Szczerze mówię, na samego początku nie myślałem, czy będę tutaj na stałe. Tylko z czasem dzieci już zaczynały robić dorosłe. Tutaj zaczynałem tak naprawdę akceptować klimat. Zaczynałem zrozumieć tutaj mentalność, sposób życia tutaj. A człowiek tam, gdzie buduje, to tam żyje. To jest normalne i dlatego szczerze mówią, Polska teraz stała dla mnie drugi kraj. Czym jest tolerancja? Tolerancja to jest, mi się wydaje, że to jest uznawanie czyjejś odmienności. Pewien miernik tego, jak długo znosić możemy coś w naszym otoczeniu. Jest akceptacją i poszanowaniem wolności osobistej drugiego człowieka. No, ja bym określił to, żeby nie zrzucać rzeczy oczywiście i żeby nie wyzywać ich. Postawa, która dopuszcza inność. Traktowanie innych tak, jak chciano by być traktowanym. No, brak jakichkolwiek uprzedzeń. Tolerancja to jest przede wszystkim pozwolić ludzi żyć i widzieć, że istnieje na świecie inny kultur, inne religii. I to jest wzajemnie musi być.
Możemy mieć dwa różne punkty widzenia, ale mimo to wszystko możemy być przyjaciółmi i szanować. Nie ma żadnego różnicy między nami człowiekami. Ani religia, ani skóra, ani w jaki kraj wychodzi, tylko musisz wyróżnić osobę na osobę, tylko na kulturę, zachowania, ile ma na głowę i ile ma na serduszku. I nic więcej. My wyjdziemy od prawej do lewej. Wy się od lewej do prawej. I we dwóch czytamy i to jest nauka. Pan wchodzi po prostu do kościoła i zdejmuje kapelusz. Ja zdejmuję buty. I tak jest dom Boga. I tak idziemy modlić. Tylko pan to robi bo twojemu, a ja bo mojemu. Wypuści się pierwsza kobieta do przodem. My puścimy faceta przodem. Od twoja punkt widzenia szacunek do kobiety jej puściłeś przodem. Od mojego punkt widzenia szacunek do kobiety ja pójdę przodem w razie niebezpieczeństwa. Mama, nasza wielki tata to jest Adam, a mamusia to jest Ewa, tak? Po polsku, a po arabsku jest Hawa. I dla mnie nie ma żadnego różnicy. I ty masz rację i ja mam rację. Bez wyglądu czy to jest na odwrót, ale we dwóch mamy rację, bo efekt końcowy jest jeden. I to o to chodzi. I to nazywa tolerancja. Moje nazwisko Bouazid, pochodzę z Algierii. Jestem w Polsce od powiedzmy 21 lat. Po pierwsze to ja nazywam Mohamed Al-Tabich, bo po polsku to wychodzi Mohamed Al-Tabich, bo to chodzi tutaj o sposób pisma. W sumie teraz jestem tutaj 21 lat w Polsce. Przyjechałem z Syrii. Nazywam Lotfi Selmi i drugi imię Samuel. Wychodzę z Tunezji. Ktoś ma 20 lat, 25 lat, no nie? Pierwsze od niego w dyskusji słyszy, a przecież ty nie jesteś Polakiem i ty nie rozumiesz po prostu jak jest w Polsce. Ja tak patrzę, przecież ty masz 20 lat. Jak ja przyjechałem tutaj, to jeszcze nie byłeś na świecie. Dopóki masz teraz 20 lat, to mieniłeś 10 lat dzieciakiem, potem zaczynałeś już zrozumieć świata. A ja tego świata rozumiem 21 lat. Ale i tak ty nie wiesz, jak to jest tutaj. Ja nie wiem, co jest tutaj, przecież ja już wiem lepiej od ciebie. Pierwszy film, który tak naprawdę bardzo mnie benował nawet tutaj, to było psy. Najlepsza dla mnie zupa, barszcz czerwona. Człowiek z marmuru na przykład, bardzo ładny film. Ogólnie to mój ulubiony aktor to jest Bogusław Linda i Bazura. Uwielbiam go nawet. Zupa ogórkowa, rolada, kotlety, flaki w zimę, to jest bardzo lubię. Ziemia obiecana i Panna z Wilka na przykład. Ja pamiętam, jak pierwszy raz otworzyłem okno i widziałem na termometr, mimo że u nas tak nie okładamy, ale tutaj. I naprawdę widziałem minus chyba 22 wtedy było. Na sam fakt, mimo że jestem w domu, jest ciepło. Jak widziałem minus 22, to wodka od razu. Psychiczne.